No niestety, okazało się, że ta naprawa nie była bardzo trwała. Teraz żałujemy, że... No to znowu czas na jakieś... Tutaj nie podają łyżek. To, co żeśmy do tej pory płacili, to tak chcieliśmy zaoszczędzić i wyszło jeszcze drożej. Knajpeczki, a sobie ludzie tutaj przychodzą wieczorem. No, mamy już z powrotem naszego Złomka. Zima straszna, musiałam się zapakować, tak zimno, a wyjechaliśmy jak najwcześniej rano, bo mam już przygotowane wszystkie dokumenty potrzebne do tej wizy. Strasznie dużo trzeba było rzeczy przygotować. I chcemy dzisiaj wydrukować, jeszcze niedźwiedź musi zrobić zdjęcia, bo ja jeszcze miałam, ale potrzeba po dwie sztuki zdjęcia, takie do paszportu i ja mam, ale niedźwiedź nie ma i tutaj w tych sklepikach tam on poszedł robić i jak wydrukujemy to dzisiaj chcielibyśmy złożyć te papiery, no bo potem będziemy musieli jeszcze dość długo czekać na tą wizę, prawda? No to jeszcze wymienimy pieniądze i będzie można iść składać te wnioski. No takie refleksje mnie naszły trochę, że jest pewien poziom frustracji, bo zapłacimy za te wizy dużo więcej przez to pośrednictwo, przez to jak ten system tutaj działa. No, thank you. Bo jest ponownie dyskryminacja osób, które lecą samolotem, a tych, które jadą lądem, tak jak było przy pakistańskiej wizie, tutaj tak samo. Jakbyśmy aplikowali online, jakbyśmy lecieli samolotem, to możemy wtedy aplikować online i na przykład wizę na rok czasu możemy dostać wielokrotnego wjazdu i wyjazdu z Indii za 40 dolarów. Bez łaski, nie trzeba pośrednika, nie trzeba żadnych papierów, wypełnia się tylko formularz online i dostaje się wizę w ciągu 2 dni. Natomiast na granicy lądowej ta wiza taka online jest nieakceptowana, musi być wiza wydana przez ambasadę lub konsulat i to właśnie trzeba robić przez agencję, zapłacić im 100 dolarów, potem zapłacić za wizę. Mnóstwo tych dokumentów i czeka się minimum 2 tygodnie. Tak więc, no co? Nic nie zrobisz, no. Powiem tylko tyle, że jakby ktoś jechał z Polski czy z jakiegoś tam innego swojego kraju i miał bardzo ograniczony czas, to lepiej by było taką wizę sobie zrobić na miejscu niż tutaj. Chociaż z drugiej strony jest ryzyko, że możesz aplikować na przykład po kolei na te wszystkie kraje, czyli Iran, Pakistan, Indie, a do któregoś kraju cię nie wpuszczą i po prostu no, pieniądze, szlak trafi i tak dalej, bo to się nie da po prostu przewidzieć tu w tych krajach. Dlatego my zawsze aplikujemy z kraju do kraju. No. Panie się cieszą, witają. Teraz przerażenie, bo zauważył, że jest pies. No, tak więc wesoło jest. Widzimy też dużą różnicę, na przykład tam, gdzie mieszkamy, tam już jest tak, jakby inny pokrój społeczeństwa i inaczej ludzie reagują, a inaczej też ludzie reagują właśnie tutaj w tej starszej części miasta. Tak więc fajnie, zabawnie jest. No. Ale generalnie czujemy się bardzo bezpiecznie. Nie nęka już nas policja, tak więc już nie jedziemy w konwoju i już nas nigdzie nie eskortują i jesteśmy zupełnie wolni.
znowu czas na jakieś lunch. No, mam tutaj taki czaj. Even all sugar or with sugar? Sugar, yeah, with sugar. With sugar. Mm. Cudny jest ten chleb. Tutaj w tym piecu normalnie pali się na węgiel, na drewno. Ponownie odrobina pysznego street food. Ja dzisiaj mam soczewicę. Tutaj jest takie ziemniaki z jakimiś innymi warzywami i takie placuszki warzywne, plus oczywiście ten cudowny chlebek. A niedźwiedź tradycyjnie mięsko. Zasłaniasz, ale to nie szkodzi. Tutaj nie podają łyżek, czyli po prostu musisz tak nabrać trochę tego sosu. Ziemniam. Aż dostałam rumieńców. Pyszne, ale bardzo pikantne. Niedźwiedź jest szczęśliwy, prawda? Jak widać. Natomiast dla mnie jest trochę za bardzo pikantne. Ale no nie mam wyjścia. No po prostu jak nie chcę chodzić głodna, no to muszę jeść. No i koniec. No. Na szczęście na koniec podają mleczną herbatę, która faktycznie łagodzi to uczucie tego palącego języka. No niestety muszę zostawić telefony, bo nie można wejść z telefonem. Nie złożyliśmy tych wniosków wizowych. Wszystko fajnie, mieliśmy wszystkie dokumenty, już byliśmy przy tym okienku, tam wyczekaliśmy się trochę. Posprawdzał, wszystko ok. I mówi do nas, że no to trzeba będzie poczekać na wizy 3-4 tygodnie. No i tak ja się zdziwiłam, jak to 3-4 tygodnie? I ja mówię, dlaczego? To on nie potrafił powiedzieć, mówił tylko, bo to tyle trwa. I ja wtedy tak mnie oświeciło i mówię do niego, a jak my złożymy w Islamabad, w tym waszym biurze, w Islamabad, to czy tam będzie szybciej? A on mówi tak, Islamabad 2 tygodnie, no by cię szlak trafił. Islamabad 2-3 tygodnie. I faktycznie wiecie, no to żeśmy zaraz sobie między sobą podyskutowali. My mamy do Islamabad jeden dzień jazdy, 6 godzin jazdy, no ale no to przyciśniemy, w jeden dzień dojedziemy. A oni po prostu, no jak to biura, wiecie, muszą to wysłać pocztą, no to parę dni potrwa. Tam to wszystko się w tym Islamabad zrobi i potem znowu to trzeba wysłać pocztą z powrotem tu. No dla kogoś, kto nie chce sobie robić wycieczki, tak? No to jest dobre rozwiązanie, jak mu się nie spieszy. Nam się aż tak nie spieszy, ale znowu też nie chcemy czekać tutaj aż tak długo. Więc żeśmy stwierdzili, że pojedziemy do Islamabad i po prostu tam złożymy. Teraz jest czwartek, tak więc w piątek, wiadomo, to ten długi weekend. Mimo, że niby tam biuro jest czynne, ale to... my wiemy, że jak to wygląda, że oni nie bardzo się przepracowują w weekend, więc stwierdziliśmy, że poczekamy, przesiedzimy jeszcze ten weekend tu i pojedziemy w poniedziałek do Islamabad i po prostu tam złożymy papiery. No, ale jakby
nie jest nam, znaczy tak trochę niewygodnie, ale trochę nam aż tak nie zależy, nie? Właśnie na szczęście te nasze podróże możemy sobie pozwolić na to, żeby podróżować niespiesznie. Właśnie jedyne, co nas ogranicza, to jakby ważność wizy czy karnetu, to są takie rzeczy, więc nie możemy za bardzo się rozwlekać w czasie, ale też nie musimy się nadmiernie spieszyć. I możemy sobie, wiecie, no, porobić swoje rzeczy i też fajnie poobserwować. Właśnie podoba mi się w tym naszym podróżowaniu to, że mamy czas na to, żeby poobserwować życie. I na przykład mogliśmy tutaj poobserwować, jak mieszkają nasi sąsiedzi, jak się życie toczy w tych domkach tam, które mijamy po drodze, wiecie, tam, gdzie idziemy z psami na spacer, to... ponieważ to są domy bogatych ludzi, prawda? Tutaj jak na pakistańskie warunki. I nawet mimo, że dla nas może te niektóre domy no, są mniej lub bardziej zamożne, ale właśnie zauważyłam, że w każdym tym domu jest służba. Że tam... I to taka mieszkająca na stałe, nie tacy... Znaczy niektórzy są dochodzący, bo rano czekają. Na przykład jak my idziemy z psami, to stoją pod bramą. Pracownicy, wiecie, gosposia. Taki caretaker, taki wiecie co, ogrodnik, przynieś, wynieś, pozamiataj. Ci, którzy mają te swoje piękne samochody, to już mało kto z nich jeździ tym samochodem, z reguły mają kierowcę. Tak więc tutaj jest to jakby taki standard, takie normalne. Nawet jak byliśmy, wiecie, w tym domu tam na wsi, co mieszkaliśmy, tam akurat nie miałam czasu powiedzieć, to tam żeśmy przenocowali jedną noc na tym podwórku, to nawet tam w tym niezamożnym przecież domu tych rolników, można powiedzieć, to oni też mieli parobka, który tam z nimi mieszkał. Tak więc widać, że mimo, że dużo się zmienia i jest ta nowoczesność, ale jednak jeszcze ta jakby ta ich kultura, ten system, no nie chcę mówić system kastowy, chociaż no niestety tak to funkcjonuje w mniej lub bardziej sposób. Są ludzie, którzy są tak biedni, nie mają zupełnie nic i dla nich taka praca z mieszkaniem to jest zbawienie. I ja przypuszczam, że ci ludzie naprawdę zarabiają grosze, że tym ludziom się praktycznie nic nie płaci lub prawie nic, bo po prostu daje im się dach nad głową, wyżywienie, tak zwany wikt i opierunek. I oni po prostu są wdzięczni za to, że mają taką szansę w życiu. Więc to też nie jest tak, że oni uważają właśnie, no trudno, bo niestety nie można z żadną z takich osób porozmawiać. Ani nie ma okazji, bo oni nigdy nie są sami. Są też bardzo nieśmiali, więc nawet jak człowiek chciał. No i jeszcze jest ta bariera językowa. Oni zupełnie nie mówią po angielsku, bo nawet jak ja nieraz coś próbowałam się przywitać czy coś, to po prostu tam no nie da się dogadać. Ale też oni nie mają takiego... Tego nie ma u nas w Europie, że po prostu widać po nich, że czują się gorsi, nie wiem jak to nazwać. Że no po prostu są z innej klasy społecznej i jakby z takimi ludźmi jak my się nie rozmawia. I to już w paru innych miejscach zauważyłam. No. Ja myślę, że wiele osób żyjąc w Europie nie zdaje sobie sprawy, nie myślimy o tym na co dzień, jak jesteśmy szczęśliwi, jakie mamy równe prawa, prawo do edukacji. Możesz nawet urodzić się w niezamożnej rodzinie. Ja pochodzę z bardzo niezamożnej rodziny, klasa robotnicza. Więc ja po prostu wiem, co to jest być biednym. Ale ja miałam duże ambicje i właśnie bardzo chciałam jakby zdobyć wykształcenie, żeby mieć dobrą pracę i dobrze zarabiać i mieć lepszy komfort życia niż moi rodzice. I ja to mogłam zrobić bez problemów, bo jakby nasz system mnie nie ogranicza. Jakbym się urodziła w innym kraju, mogłabym nie mieć takiej szansy. Wszędzie są druty kolczaste, nie mamy jak przejść. Może tu przejdziemy przez gruzowisko? Nie? No, tak więc
jednak jesteśmy w Pakistanie, bo zaraz jak obejdziesz te piękne budynki, to popatrzcie, jak jest piękne śmietnisko tutaj. Tam nie mogliśmy przejść przez to osiedle, bo był wszędzie drut kolczasty. I proszę bardzo, takie ładne od frontu, a z tyłu takie oto śliczne. Nie no, a przed chwileczką właśnie, jak żeśmy szli główną ulicą, mówiłam, jak tu ładnie, jak czysto, jakie kwiatki. A zobaczcie, jakie kwiatki, o. Po raz kolejny życie zrobiło nam psikusa. Teraz żałujemy, że nie złożyliśmy tej wizy tam, jak byliśmy w biurze tutaj w Lahore, bo wczoraj niedźwiedź pojechał na miasto wymienić pieniądze i tam załatwić jeszcze parę rzeczy. I zobaczcie, co się stało. No niestety, okazało się, że ta naprawa nie była bardzo trwała. Ten pomysł ze spawaniem i tą reanimacją tego wału, tych dwóch wałów, spalił na panewce, bo po prostu na drugi dzień ten wał się złamał. Całe szczęście, że to było w mieście, że akurat niedźwiedź jechał powoli, bo tam był taki duży ruch i tak po prostu się posuwał, wiecie, prędkością 2 km na godzinę. No ale no nie, ja po prostu nie mogę, jakby nawet nie chcę myśleć, co by było, jakby to koło odpadło w momencie, gdy my jesteśmy nieraz na niebezpiecznych drogach off-road, gdzieś na skarpie, to my po prostu dzisiaj by mnie już tutaj nie było i nie mówiłabym do was. Więc jakby takie szczęście w nieszczęściu, można powiedzieć, że całe szczęście, że się tu trafiło. Oczywiście szkoda, że się trafiło, bo lepiej by było, żeby wszystko było dobrze. No i problem polega na tym, że nie ma... Dzień dobry. Chcesz pogadać do kamery? Bela. Przepraszam. Piecny, no. Jak widać nasze psy cieszą się, jakby wy... No poczekaj, Afri! Psom bardzo się podoba na salonach, więc chyba cieszą się, że jeszcze trochę na salonach posiedzimy. Tutaj nam się właśnie rezerwacja kończy jutro i po prostu znalazłam inne mieszkanie tu w okolicy. I od razu klepłam to na 2 tygodnie, bo znając życie, to szybciej nie będzie. Więc części nie da się po prostu tych wałów tutaj zdobyć, dokładnie takich do takiego modelu, bo mimo, że tutaj jest dużo Toyota Hiluxów, to są inne modele. One wyglądają jakby z zewnątrz tak samo, ta karoseria jest taka sama, ale w środku i jakby te podzespoły, to... Nie mogę. Jakie przyjaciółki mam. A, posunę się dalej, żeby było widać. Może je obie. Proszę bardzo. Pięknie wyglądamy, prawda? Prawda, Bela? Cieszysz się, że będziesz na salonach przez kolejne 2 tygodnie? No, one się cieszą. Ja też się trochę cieszę, muszę powiedzieć, bo oczywiście wykorzystam ten czas... Wykorzystam ten czas na montowanie filmów, których jako zawsze mam za mało i często jak jesteśmy w drodze, to po prostu nie ma warunków na to, nie ma siły, nie ma czasu, ludzie na przykład zawracają głowę albo cały czas jedziemy. Więc cieszę się troszkę z tego postoju, ale oczywiście no, jestem świadoma tego, że te okoliczności nie są najlepsze, to nie jest tania naprawa, teraz już nie będzie tanio, te części trzeba sprowadzić. Oni mówią, że prawdopodobnie uda się kupić w Dubaju, jak nie, to będziemy je ściągać z Anglii. No, tak więc drodzy wspierający, wspierajcie nas nadal, a jakby ktoś chciał wspomóc,
biednych Polaków na obszczyźnie, to będziemy bardzo wdzięczni. Po prostu każdy grosz się przydaje teraz. I też te kliknięcia na przykład, to jak oglądacie film, jak nie chcecie wspierać nas lub nie możecie, to oglądajcie filmy po 3 razy. Wysyłajcie znajomych, niech każdy ogląda po 3 razy, bo po prostu każdy grosz się teraz liczy. Zamówiliśmy Ubera, a tak więc fajnie tutaj też Uber działa. No, będę ci machać. Jest? No, no to fajnie. No to na razie, powodzenia. O, fajnie, super. Przez drut kolczasty. No, niedźwiedź pojechał złożyć te wnioski wizowe. Ja nie jestem tam osobiście potrzebna, wszystko jest popodpisywane i ten gościu, który przyjmuje papiery, to przecież byliśmy już tam 2 razy, to mnie pamięta. Więc ja po prostu zostałam z psami w domu. O. Księżniczki tu, to witam w tym drugim pokoju. Mała zmiana w stosunku do tego, co powiedziałam wczoraj, bo jednak zostajemy na tym mieszkaniu 2 tygodnie, nie będziemy się przenosić. Chcieliśmy się przenieść, bo to mieszkanie nie jest najtańsze. Tutaj jak popatrzę na Airbnb, to po prostu są tańsze mieszkania w okolicy. I jakby wyszukałam te tańsze, zarezerwowałam. Nawet taki standard był lepszy, przynajmniej tak ze zdjęć, chociaż wiadomo jak to na zdjęciach, ale no załóżmy, że podobny standard i niedaleko, prawda? Więc nawet byśmy na nogach mogli się przenieść, ewentualnie by tam wzięlibyśmy taksówkę, żeby po prostu te tam toboły, co mamy tutaj. Zarezerwowałam, fajnie, dostałam potwierdzenie, 2 godziny później napisał mi gościu, że przepraszam, ale to mieszkanie już mój ojciec wynajął komuś innemu. I po prostu musimy to skancelować. I wiecie co, zaraz tak sobie pomyślałam, że jak rezerwowałam to mieszkanie, to była taka sama sytuacja. Zarezerwowałam, ja nie zarezerwowałam tego mieszkania, zarezerwowałam inne mieszkanie, zarezerwowałam je przez Airbnb i zaraz dostałam wiadomość od tego właściciela, że przepraszam, tam ktoś tam zostaje dłużej, ale nie ma problemu, bo ja mam inne mieszkanie, czy może być inne mieszkanie. A że wiecie, my byliśmy w takiej sytuacji podbramkowej, tam w tym warsztacie i wiecie, trzeba było jechać gdzie bądź. No to ja się zgodziłam, no bo po prostu wiecie, dla nas było najważniejsze, żeby gdzieś przenocować i żeby ktoś nas przyniósł z tymi psami, no to nie jest takie łatwe gdziekolwiek teraz, wiecie, nawet jakbyśmy byli w Europie, to z 3 psami nie jest najłatwiej. Żeby ktoś cię wziął tam do hotelu czy na apartament, ale co dopiero tutaj, gdzie te psy, to w ogóle jakiś kosmos, nie? No więc spoko, bo ja się go pytałam, czy jemu nie przeszkadza, że mamy 3 psy i on powiedział, że on jest ok, no to super, super. To ja na wszystko się zgadzałam i jak żeśmy przyjechali na to mieszkanie, no to standard był dużo niższy niż na, jakby na zdjęciach z tamtego mieszkania, ale właśnie człowiek mówi, dobra, dobra, w miarę czysto jest, w miarę według pakistańskich standardów i sobie myślę, dobra, to bierzemy, nie? No, ale tak jak mówię, teraz rozejrzałam się po okolicy i po prostu da się wyrwać coś tańszego, tym bardziej zawsze jak robisz taką rezerwację bardziej długoterminową, no to wychodzi taniej. No ale tam to właśnie się okazało, że lipa, a ja zapłaciłam tam online, bo tu z tym gościem, skoro tamta nie wyszła rezerwacja, no to tu już my płaciliśmy mu gotówką. I ja przypuszczam, że oni po prostu tak robią, żeby oni jakby niby wystawiają to, ale oni nie chcą, żeby to poszło przez Airbnb,
Bo dlatego, że wtedy tam są jakieś opłaty takie manipulacyjne i tak dalej, to oni po prostu nie chcą tych pieniędzy, może nawet nie chcą przyjmować przelewów i tak dalej, nie wiem jak to funkcjonuje. I tak rozkminiam, że oni po prostu chcą przyjąć tą gotówkę. I dlatego robią tak, że wystawiają, a potem mówią, że czas kancelować i potem się z tobą umawiają już prywatnie, dzwonią do ciebie przez WhatsApp i tak dalej. Ale tam była możliwość zapłacenia, w sensie zanim ten gościu się ze mną skontaktował, to ja zapłaciłam to, bo to było automatyczne, tam nie było możliwości jakby wstępnej rezerwacji. Od razu była tylko możliwość zapłacenia, zarezerwowania przez zapłacenie. Więc ja za te 2 tygodnie zapłaciłam, to było dokładnie 204 euro. Więc super cena, jak na 2 tygodnie 204 euro, tutaj w tej tak dobrej okolicy. No to fantastyczna cena była. No i jak ten gościu mi powiedział, że nie możemy tam mieszkać, no to ja mówię, no dobra, ale teraz ty musisz w systemie skancelować, żeby te moje pieniądze do ciebie nie poszły. I on tego nie zrobił, słuchajcie. On najpierw powiedział, że nie wie jak to zrobić, no jakieś takie różne, wiecie, kombinacje alpejskie. Do tego stopnia, że ja musiałam napisać jakby takie, zgłosić to, prawda, do tego Airbnb jako nadużycie. No i ten Airbnb, wiecie co, no szło to właśnie krew z nosa, więc suma summarum muszę wam powiedzieć, że spędziłam wczoraj 5 godzin, naprawdę 5 godzin spędziłam klikając na tym, wiecie, tam support na tym Airbnb, równocześnie jeszcze cały czas dyskutując po prostu z tym właścicielem na wiadomościach, że co on musi zrobić, że on coś źle zrobił, bo on mówi, ja to zrobiłem, ja mówię, źle zrobiłeś, bo on wysłał mi, zamiast zrobić cancellation, zamiast to zrobić, wiecie, zlikwidować to, ten booking, to on po prostu zrobił nowy booking, zrobił zmiany i dał wyższą cenę, co w ogóle było z dupy, bo on nie chciał wyższej ceny, on po prostu w ogóle nie chciał tego. A ja wiem, o co chodzi. Na Airbnb jest tak, takie są zasady, że ja jako gość, jeżeli ja zrobię odwołanie rezerwacji, to jest okej. Nie ma żadnych, ja nie ponoszę żadnych konsekwencji i ten właściciel nie ponosi żadnych konsekwencji. Natomiast jeżeli gospodarz, właściciel mieszkania odwoła rezerwację, która została zrobiona, to wtedy on płaci karę. I on oczywiście tej kary nie chciał zapłacić, więc on cały czas mówił, że ja próbuję, ale nie mogę tutaj, system, jest błąd w systemie, nie mogę zrobić. A to dupa, żaden błąd w systemie, bo ja wiem jak Airbnb działa, bo ja też jestem gospodarzem. No więc z nim dyskutowałam i mu, wiecie, pisałam, co on musi zrobić krok po kroku, ale on oczywiście tego nie robił. Więc zgłosiłam go do tego Airbnb, że to jest nadużycie i równocześnie pomyślałam, że zgłoszę to do PayPal, bo ja zapłaciłam przez PayPal i po prostu zgłoszę to też jako nadużycie. I użyłam magicznego słowa po angielsku fraud, bo jak jest fraud, to po prostu od razu ruszają wszystkie systemy bezpieczeństwa, prawda? Bo to znaczy, że ktoś wyłudza od ciebie pieniądze i napisałam, że jesteśmy w Pakistanie. Czuję, że ktoś chciał ode mnie wyłudzić pieniądze, bo te moje 200 euro poszło, a ja nie mam gdzie spać. No i wtedy już jak ja napisałam taką wiadomość, to poszło bardzo szybko i w ciągu dosłownie kilkunastu minut od razu i zareagował PayPal, i zareagował Airbnb i dostałam właśnie odwołanie tej rezerwacji i właśnie zwrot pieniędzy, który tam fizycznie te pieniądze dotrą do mnie za kilka dni, ale jakby ja już mam na mailach, że mam zaksięgowany zwrot pieniędzy. Tak więc takie to chocki klocki tutaj w Pakistanie i nie było innego wyjścia, tylko musiałam zadzwonić do właściciela tego mieszkania i powiedzieć mu, że musimy przedłużyć, a on jakby czytał nam w myślach, po prostu, wiecie, wiedział, że jesteśmy w podbrankowej sytuacji i zaraz nam rzucił taką cenę, że wiecie, że praktycznie było jeszcze drożej niż to, co żeśmy do tej pory płacili, to tak chcieliśmy zaoszczędzić i wyszło jeszcze drożej. Co dalej na te nasze europejskie pieniądze, może to nie są wielkie pieniądze, no ale jak to zwykle bywa, wiecie, nikt nie lubi być obskubany. No,
ale jak to mi napisała wczoraj koleżanka, którą serdecznie pozdrawiam, czy to Pakistan, czy Zakopane, wszędzie turysty oskubią. No i tak to mniej więcej wygląda. No więc trochę żeśmy ponegocjowali tutaj z tym właścicielem tego mieszkania. No i powiedzmy, że no, cena była do przyjęcia. No, mogłoby być taniej, ale niech mu tam będzie. Nie mamy wyjścia, nie będziemy kombinować. Z jednej strony to oczywiście jest dla nas wygodniej nie przenosić się, bo już tutaj jesteśmy, wszystkie graty i tak dalej. Wiemy, gdzie iść. Mamy pod nosem sklep, ten duży supermarket i to boisko, gdzie możemy wyprowadzać psy, tak więc bez samochodu jesteśmy w stanie tutaj dość komfortowo sobie pomieszkać przez ten czas, nie wiadomo jak długi. No, powiem Wam, że całkiem udała im się ta wieża Eiffla. Ja byłam w Paryżu i widziałam prawdziwą wieżę i ta naprawdę kropka w kropkę przypomina tą prawdziwą, tylko jest po prostu trochę mniejsza. Ta ma 80 metrów, a prawdziwa 300. Ale też tak jak na tamtej jest tutaj taki taras, jeden, drugi, po którym można chodzić, winda na samą górę i tam na samej górze też jest taras. Dookoła jest taki naprawdę ładnie utrzymany park i taki fajny plac zabaw dla dzieci. Tak więc wiecie, no bardzo fajne miejsce. Super też okazja dla tych ludzi, którzy nigdy do Paryża nie pojadą, żeby zobaczyć prawdziwą wieżę, żeby mieć chociażby taką namiastkę tego. Chociaż nie. Myślę, że jednak lepiej, żeby wieża Eiffla była w Paryżu, a żeby tutaj były tradycyjne, takie ichne po prostu zabytki czy atrakcje, ale też rozumiem ich potrzebę tego właśnie zachodniego świata. Tutaj w tych knajpkach, które są dookoła tego placu, nie znajdziecie żadnych lokalnych dań. Tu są tylko frytki, hamburgery, kebaby, takie rzeczy, które właśnie my znamy z zachodu. Powoli zbierają się ludzie i niektóre dziewczyny są tak pięknie ubrane. Wow! Ale ładnie ubrane dziewczyny przyjechały. To wiaszek, kochanie, tak? Zostaw go. Tak. No nie bądź zazdrosna. Baby są zazdrosne. A ty gdzie tutaj? Idź. Won z tego wyra. Afri, won. Out, out. Won. Bela, bela. No trochę jest zamieszania, no. Tylko tobie jest najgrzeczniejszy. O. Chodź tu, zbliżemy. Bo nas stąd wyrzucą. Popatrzcie na Tobiaszka, jaki on jest grzeczny. O. Tak? Bela, idź, idź, wykupiaj się na dole. Thank you.